Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w mieszkaniu Michała, absolwenta naszych warsztatów, które ukończył 2 lata temu. Do tego czasu zrealizował 10 mieszkań na rynku pierwotnym. Na chwilę obecną ma 13 mieszkań w portfelu. Powiedz Michał, jak to się u Ciebie zaczęło? Cześć, zaczęło się, że trafiłem do Was na szkolenie. Dowiedziałem się w trakcie, że przekazujecie inwestycje. Nabyłem od Was inwestycje. I tak właśnie zrealizowałem swojego pierwszego flipa i potem był właśnie kolejny ciąg, praca na etacie oraz kolejne inwestycje na rynku pierwotnym. Realizuję inwestycje tylko na rynku pierwotnym, ale jakby cała historia i te czynności zaczęły się właśnie po szkoleniu u Was. To bardzo mi miło. Jesteśmy na naprawdę zrobionym, pięknym mieszkaniu. Powiedz coś więcej o tym mieszkaniu, bo chyba mówiłeś, że udało się zrealizować sprzedaż wczoraj. Ile trwała sprzedaż, czas realizacji, koszt zakupu? Mieszkanie, w którym jesteśmy, ono stało pół roku już po wybudowaniu inwestycji. Nabyliśmy także dzięki właśnie tej wiedzy, którą przekazujecie, 50 na 50 w płatności. 50% zostało zapłacone, 50% jeszcze czeka. W listopadzie dokładnie. Remont, wykończenie tak naprawdę trwał miesiąc czasu. I od grudnia do dnia wczorajszego, czyli 4 miesiące, trwała sprzedaż tego mieszkania. Okej, okay, a jakbyś się mógł pochwalić, jaki wynik finansowy udało się osiągnąć? 115 tysięcy brutto po odliczeniu wszystkich kosztów. Super. Powierzchnia mieszkania? 62 metry. I jeszcze, żebyśmy dodali, żebyśmy mieli pełną informację, jaki był koszt zakupu? Z garażem to było jakieś 450 tysięcy. Okej. Okay. Jakbyś jeszcze coś powiedział o wykończeniu, bo tak jak widzimy, tutaj w mieszkaniu jest w pełni wyposażona kuchnia, sporo szaf, łazienka. Korzystasz z projektantów wnętrz, sam to projektujesz, jak to u Ciebie wygląda? Cała historia odnośnie tego mieszkania było, że już 2 razy w nim byłem, ale sam nie widziałem potencjału tego mieszkania. Tak korzystam i współpracuję teraz obecnie z panią architekt, która dostała plany. To, co widać, zostało jakby przez nią stworzone. Jest bardzo duża ilość szaf. Przeogromna kuchnia, nigdy na mieszkaniu takiej nie było ze względu na powierzchnię. Tu była taka możliwość, dwie szafy są w przedpokoju. Jest także łóżko zrobione z mega dużą garderobą. To tak naprawdę dzięki niej zostało zrobione. Czyli można powiedzieć, że ona odkryła potencjał w tym mieszkaniu. Tak, ja jej tylko podsunąłem, że jest taka możliwość. Ona już jakby dołożyła swoje 5 groszy, dlatego tak samo jak wiedza przekazywana przez Was jest ważna, to potem także współpraca z osobami, czy to z ekipami, czy też z projektantami wnętrz, jest mega ważna. Zgadzam się tutaj jak najbardziej z Tobą. Ja tylko może wyjaśnię wszystkim, co powiedział Michał, system 50 na 50, czyli tutaj. Jak dobrze rozumiem, wpłaciłeś 50% wartości mieszkania do dewelopera, a pozostałe 50% na jaki okres się umówiłeś z deweloperem? Na pół roku. Aha, czyli wszedł do mieszkania, dostał klucze, zapłacił połowę za mieszkanie, a drugą połowę zapłaci klient, który został już znaleziony. Dokładnie. To takie ostatnie pytanie, jakie plany na nadchodzący rok, jeżeli chodzi o inwestowanie? Większa współpraca z inwestorami. Tak jak teraz, dziś realizuję 2-3 wykończenia w miesiącu. I poszerzanie dalej, także wiedzy, może też zrobienie mega flipa na dużej ilości mieszkań w jednym budynku. Także ja ze swojej strony to życzę Ci sukcesu, bo naprawdę mega duży rozwój przez ostatnie 2 lata. Wynik doskonały, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku pierwotnym, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dzięki.